Witajcie moi drodzy, w pierwszym odcinku z cyklu zagrajmy w Age of Empires 2 Definitive Edition. Jak widzieliście na kanale, ukazały się już rozgrywki w multiplayerze, jakie odbywaliśmy w zeszłym roku z moimi braćmi. Polecam wam zapoznanie się z nimi, a to będzie debiutancka, pilotażowa poniekąd seria, gdzie zagramy sobie potyczkę. Być może przejdziemy kampanię także, oczywiście zagramy sobie Polakami. Nie będę jakiegoś pusha robił, jestem przeciętnym graczem naszym, zagramy sobie na średnim, żeby nie było za trudno, zacznijmy od średniego. Populacja 500, pozycje drużyny współdzielona, eksploracja, dajmy ustawienie nagła śmierć, niekoniecznie. Utrata centrum miasta, trzeba zniszczyć wszystkich, tak zróbmy, zarejestruj grę, być może tak, uprzywilejowanie nie, współdzielona eksploracja tak, zablokuj drużynę, pozycję drużyn tak, żeby było bez kodów, bez surowca średni. Urlop niestandardowy. Dobra. Pełne drzewko? Nie. Zagramy sobie Unią Słowiańsko-Węgierską. Tak to nazwijmy. Przeciwko Teutonom, Gotom, Saracenom i Tatarom. Jesteśmy drużyna pierwsza, druga. Nie przedłużajmy. Mam nadzieję, że około godzinki na mecz przeznaczymy. Dobra. Zaczynajmy. Na losowej mapie oczywiście zagrajmy. Low map zobaczmy jeszcze. Tak jest. Niech będzie z tej puli. I rozpocznij grę. Uwaga. Zaczynamy. Bardzo długo grałem w oryginał, w Age of Empires 2. To była jedna z pierwszych strategii czasu rzeczywistego, która w ogóle zaznajomiła mnie i rozkochała w tym gatunku. Obok Heroesów trójki, no to były dwie gry, które bardzo namiętnie ogrywałem w swoim czasie. Z wielką przyjemnością do niej wróciłem w ramach Definitive Edition. I stąd także pomysł na tą, no może miniserię. Zrobimy sobie potyczkę, dajcie znać jak wam się podobało i czy chcecie więcej Age of Empires później. Spróbujemy to rozegrać jak najlepiej, uwaga. Dobra. Rozkazania? Jestem sprawiaczką. Jestem sprawiaczką. Tak, natychmiast zbieram. Zbieram. Tak, zbieram. Gotów tak, jestem. Drwal. Dobra. Idziemy. Gotowa jest. Zbieram. Gotowa bądź. Dobrze. Zbieraj. A my zaczynamy. Zbiórkę. Dobra, troszkę ich będziemy mieli teraz, od razu lepiej. Fajnie, że tutaj dodano cudowną rzecz, jaką jest kolejkowanie jednostek, proszę państwa. Cudowna rzecz, naprawdę. Wysyłajmy ich po kolei. Gotowa tutaj troszkę jest. Więcej klikania niż wam na nas czeka. Dobra, jesteśmy w linii, czyli zakładamy, że przeciwnicy będą tutaj także w linii. Tak, rozkazania. Jak się będą kończyć, to wyślemy ich dalej. Ty tak daleko to nie jeździ, panie. Raczej tędy bym cię poprosił, spadał w najbliższą dosłownie okolicę, a potem się udał w eksplorację dowolną. Dobra. Gotowa jest. Gotowa zbieram. Bądź. Świetnie, tak. Zbieraj. Gotowa jest. Zbieram. Z tej krowy zbierz. Już widzę tutaj, gdzie tak. Zbudujemy oto kolejną rzecz. Drwal. Tak też i to uczynię. Już teraz uczynimy. Damy tutaj siedlisko. Chciałem. Sprawiacz. Kolejna krówka. Świetnie. Świetnie, dwie krowy. Podeślimy je sobie. Dwóch drwali. I teraz zbieramy żywność, proszę państwa. Nie ma. O, jest dzik, świetnie, znalazł się. Także krowy poczekają. Krowy poczekają tu. Na kolejnego gagatka. Tutaj sprzedamy. Krowy tu poczekają. Dobra, ilu mamy? Witajcie. Ośmioro, ośmioro potrzebowałem także. Dobra, nie idziemy. Witaj, gotowa jest. Witaj, pojmuję. Już idzie dzika tak, zrobić. Zwierzynę. Rozkazania? A wy? Nie zabijajcie kolejnej tak krowy. Tak też uczynię. Natychmiast zbieram. Nie zabijajcie tak kolejnej krowy. Tak też uczynię. Witaj, pojmuję. Tak, no, łowiec zwierzyny. Dzika przywabić. Łowiec zwierzyny. Idealnie, no. Witaj, natychmiast idealnie wykonam. Powinno być tak, łowiec zwierzyny. Pojmuję. Że on nas będzie gonił. Łowiec no, gotowa jest. Witaj, zobaczyć. Pojmuję. Łowiec dobra, tak, zbieram. Krowę w takim razie. Od razu. Witaj, też zbieram. A my gotowa tutaj tak, też uczynię. Łowiec zwierzyny. Chyba on nie zabija. Może i stracę ją. To byłby pierwszy raz od dawien dawna, jak tracimy chłopa przywabieniem dzika. Chyba się uda jednak ocalić ją. Dobra, udało się. Jakimś cudem. Gotów jestem. Teraz nie będziemy już mordować jej. Chodź no tu. Wyjdzie se pani do roboty. Gotowa jest, tak. I zacznie jakoś zbierać. Zamiast pana, pan pójdzie zbudować tak. Wycinkę drewna, bo zaraz nam tu się zwalą na głowę. Sprawia. Koledzy. Tak, witajcie. Natychmiast wykonam życzenie. Pojmuję łowiec zwierzyny. Przywab lepiej tak. Dzika z powrotem. Łowiec zwierzyny. Natychmiast daleko wykonam. Go wybiało, co? Dzikusa. Rozkazania? Tak. Tak też uczynię. Natychmiast wykonam. Tak też uczynię. Świetnie. Łowiec zwierzyny. Rozkazania? Przygotujmy ich na ostrzał, na dzika. Uwaga. Łowiec zwierzyny. Już teraz trzeba go zabić blisko chałupy.
Będzie blisko, dobra. No, jest w miarę okej. Okay. Mogło być lepiej, wiadomo. Tutaj bierzemy resztę jedzenia, już awansujemy na kolejny gotów etap. Gotów jestem. Przy okazji zbudujemy jeszcze dwa domy. Sprawiacz. Te się zawsze przydają. Następnym budynkiem, jaki postawimy, będą koszary. Rozkazania. Wy po wycięciu tego drzewka już tam idźcie, w zasadzie. Pani zbiera jagódki, jelonki czekają, świetnie, więc mamy co robić teraz, moi drodzy. Dobra. Na razie jesteśmy ostatni, jak widzicie, ale to się szybko zmieni, obiecuję. Postaramy się bardzo. Witajcie. A żeby tak było, koszary będziemy musieli za chwilę zbudować. Z jednego dzika już powinno wystarczyć, żeby przejść do ery feudalnej. Mamy dwa budynki konieczne do przejścia do ery feudalnej także. Więc myślę, że będzie dobrze. Gotów jestem. Potrzebujemy teraz domostwa na przyszłe ruchy nasze. Sprawiacz. Wybudowane, dobrze. Świetnie. Tak. Zrzut zwierzątek i już przechodzimy. Potem idziemy krowę opracować. Musimy opracować, zrobić te krowy. Witaj. Dobra, robi się era feudalna. Zbieram, przechodzą zbieram. Tam po skończeniu. Krowy proszę zebrać jeszcze. I robimy tak. Następnych troje mieszkańców. Nie przestawajcie produkować mieszkańców na początku. Drodzy widzowie, to jest podstawa do dalszej egzystencji. Musimy zaraz trochę piechoty zrobić do obrony wioski i myślę, że palisady postawimy. Od strony, w której się spodziewamy ataku poniekąd. A ty jeździ, na co czekasz? Zwiedzaj. O, będziemy jednymi z ostatnich, którzy przejdą do ery feudalnej. No nic, to nic, jesteśmy troszkę do tyłu, tylko względem tego, gdzie powinniśmy być. Nie jest jakiś największy problem. Więcej mieszkańców, nieustannie ich musimy produkować. Zaraz kolejnego dzika przywabimy, jak państwo widzą. Bo się tam znalazł. Rozkazanie. Natychmiast zbieram. Pójdzie go przywabić. Pojmuję. Łowię zwierzynę. Witajcie. Przygotujcie na ostrzał, gagatka. Pojmuję. Tak gotowa, natychmiast wykonam. Pani. Łowię zwierzynę. Rozkazania. Tak też zbieram. Wyłóżcie zwierzątka i ostrzelajcie dzika. Łowię zwierzynę. Nieważne, gdzie on umrze. Byłem blisko był któregoś. Gotowa jest. Witaj. Łowię zwierzynę. Drugiego dzika tym sposobem dorwaliśmy. Teraz musimy koszary szybko zbudować. Za chwilkę będziemy w stanie to osiągnąć. Ostatni przejdziemy do ery feudalnej, jak mówiłem, ale od tej pory już pójdzie, obiecuję. Już koszary za chwilkę posiądziemy. 170. Pojmuję. Jeszcze tak. Chwilkę. Tak. Drwal. Witajcie. Dobra, jesteśmy w stanie koszary zbudować. Od razu to uczynimy tutaj. Sprawiacz. Dzika już rozbieramy na części pierwsze. Teraz tak, pani się przyda. Gotowa, zbieram. Od razu. Następna pani, zaraz ich podzielimy, jak tylko skończymy z polowaniami. Na razie jeszcze mamy co robić. Potem krowę trzeba zrobić i bieronki pomału opracować. Dobrze, następny mieszkaniec pójdzie do drwa, bo potrzeba nam go dużo więcej. Dobra, złoto i jedzenie jakoś się robi. Za chwilkę więcej mieszkańców wyślemy do wydobycia złota. I za chwilkę dogonimy naszych oponentów. I już będzie coraz lepiej. Cokolwiek tam 230 znaczy. Witajcie. Rozkazania. Dobra, postawmy. Jeszcze tak nie możemy kopalić do drewna. Tak, szkoda czasu. Więcej chłopów do drewna i przyspieszmy sam proces. Od razu. Dobra. Teraz tak, ulepszamy tu od razu do milicji. Produkujemy jej troszkę. Gotów tak jestem. Natychmiast tak. Wykonam. Dobrze, idziemy dalej. Tak też uczynię. Natychmiast wykonam. Do wydobycia złota. Drwal. W zasadzie to iść tam. Witajcie. Wydobywaj dwa. Rozkazania. Zaraz zapolujecie na zwierzę. Jeszcze więcej drwali. Gotów jest. 7 do 8 zróbmy, a potem pójdziemy już tam. Tak. Dobra. Rozkazania. Fajnie. Łowię zwierzynę. Rozbieraj. Fajnie. Poradzą sobie. Co? Poradzą sobie. Za mało żywności, o coś takiego. Tak, pojmuję. Tak też uczynię. Pan jeszcze tak, do drwa. Ile mamy? Drwali 9, to jest 10 w zasadzie drwa. I ten już wystarczy. Zaraz będzie coraz lepiej, obiecuję. Tak. Jeszcze się nigdzie nie wybierajcie, raczej strzelcie kolejne zwierzątko. Naładujcie na maksa tego i wtedy ja muszę wojsko szkolić, więc idźcie. Gotowa zaraz jest. Odnieść tego witajcie. Jelenia coś. Dobra, tyle szybciej. Musimy troszkę piechoty tak, posiąść. Drwal, gotów jest. 11 już, co ty witaj, już mój, na ty już idziesz do innej roboty. Złoto. Sprawiacz. Teraz tam go będzie brakować. I wtedy następni do kopalni. Tak, rozkazania. Poradzą, witajcie. Prawda? Muszą poradzić. Tak. Dobra, tak. To jeszcze jednego jelonka. Łowię zwierzynę. W takim gotowa razie. Jest. Do 50 chyba. Nie wiem, ile oni mogą unieść. Zaraz zobaczymy.
przemysłami. Więcej piechoty, zdecydowanie potrzebujemy. Złota braka, to nic, zaraz będą kolejni mieszkańcy. Nie ustawimy produkcji takowych. Mamy zrobione dwa dziki, świetne. Piechurów też już robimy, pomalutku się będą produkować. Rozkazania. Jestem górniczką. No świetnie, pracuj jako górniczka. Zaraz musimy zamek budować, nie tylko. Jeszcze gotów jeden jestem, górnik, jestem górnikiem. Teraz już nie ustajemy produkcji mieszkańców. Jakieś rozkazania? Natychmiast wykonam jelenie. A po jeleniach proszę zbieram. Się przenieść na krzaczki. Tutaj ulepszymy homontu, żeby zaraz farmić także żywność. Zaczniemy produkcję większej ilości rycerzy. Rozkazania, jestem górnikiem. A w zasadzie możemy kolejne budynki do przejścia do następnej ery zbudować. Między innymi rynek, z którego będziemy sobie handlowali z naszymi sojusznikami. I kuźnię, której ulepszymy technologie wojskowe. Później gdzieś tu bym postawił, dobra. Wtedy więcej domów oczywiście może pan postawić wokół rynku na przykład. Sprawiacz. Pięć wystarczy, musimy na farmy mieć miejsce także. Więcej zbrojnych, nie ustajemy w produkcji. Dobrze, ile gotowa mamy? Pięciu, sześciu, jestem górniczką. A nawet ośmiu, jeśli chodzi o złoto. Tego nigdy dość, za chwilę dołożymy ich troszkę. Siedmiu. Za chwilę ósmego produkujemy. Do waszych ust, ojmuję was. Dobrze, tak ojmuję, dobrze, tak uczynię. Najsłabszy tak. Punkt obecnie. Jestem górnikiem. W naszej infrastrukturze, brońmy go. Nie będziemy długo się odbudować, uderzymy na nich jak tylko szybko to będzie możliwe. Już coraz lepiej, zobaczcie. Do waszych ust, ojmuję was. Stoimy. Tak, owszem, tak pan, dobrze, tak ojmuję was. Dobrze, tak uczynię. Ojmuję was. Jakieś rozkazania? Ojmuję was. Mamy ośmiu? Gotów jestem. Do złota, świetnie. Do witajcie. Do 10, jeszcze dużo drewna zatem. Dobra. Owszem, dobrze, tak uczynię. Więcej wojowników potrzeba. Gotowa jest, zbieram. Fajnie, może w zasadzie iść krowę opracować. To szybciej będzie, a zaraz farmy będziemy musieli już stawiać pierwsze. Drewna nam wystarczy na ten cel. Rozkazania. 12, 12 to jest ostatni. Jeszcze kamień musimy za chwilę ruszyć z kamieniem. Od razu to zrobimy, jak tylko... Jakieś rozkazania? Dobra, nie jest źle ogólnie. Drwal, gotowa jest. Rozkazania. Tak, drwal, gotowa jest. Teraz jest dość. Witajcie. Fajnie. Teraz do ery zamku będziemy mogli przejść. Zaraz, nie takie zaraz, potrzeba żywności mnóstwo na to. Ale jak najszybciej się postaram to gotowa zrobić. Jest. Zbieram. Tak. Dobra, pan idzie domy budować teraz, a my więcej wojska za chwilkę będziemy starali się posiąść. Dobra, teraz musimy to podzielić sensownie, tą ekipę. Część idzie do jagódek, część wraca jakby do innej ciężkiej roboty. Zbieram. Gotów jest, natychmiast wykonam. Pan by się nadał tu raczej do roboty, do kamienia i to szybko. Sprawia, tak. Jestem górnikiem. Świetnie, to pracuję jako górnik. Więcej domów. No już robią się. Zadomowałem się troszkę. Nie zadomowiłem, tego nie mylić. Okej. Okay. Powinno być lepiej. Powinno być trochę lepiej za chwilę. Domy już się robią, a więcej wojsko będziemy mieli. To fajnie. Trochę mało jedzenia, ale zaraz temu zaradzimy. Już się kończy. Witaj, pojmuję. Zbieram. Okres zbiórki tutaj. Zacznijmy. Jestem już sprawiaczką. Pomału oddelegować panie do pracy. Jestem na farmę. Sprawiaczką. Co jedna zejdzie z tego, z krzaka, to ja będę wysyłał. Gotowa jest. Natychmiast wykonam. Natychmiast wykonaj, bo nie ma czasu. Nie udało mi się kliknąć. Tak. Rozkazania? Słabo. Jestem sprawiaczką. Krzaczek się kończy już. Jestem sprawiaczką. Gotowa jest. Dobra. Jestem sprawiaczką. Oficjalnie to koniec pozyskiwania. Gotowa jest. Zasobów jestem sprawiaczką. Kosztem. Resztę odeślemy tam i będziemy jestem mieli mnóstwo żywności od tego, proszę państwa. Farma to jest jednak farma. Jestem sprawiaczką. Pojmuję. Na tym etapie już nam się opłaci też. Jestem sprawiaczką. Gotowa jest. Dobra. Jestem sprawiaczką. Jeszcze więcej sprawiaczek trochę. Cały czas budujmy ludzi. Jakieś rozkazania? Zaraz, zaraz się państwo przekonają sami. Tak, buduję jakąś obronę już wstępną. Gotów jestem. Budujmy więcej domów mieszkalnych. Spraw. Jeden będzie w zasadzie tylko te domy budował teraz. A drugi się zajmie budową innych rzeczy. Natychmiast wykonam. Potrzebujemy dużo żywności. Już jesteśmy na pierwszym miejscu, co mnie niezmiernie cieszy. Teraz rycerstwo by się wydało i sam zamek. Następny mieszkaniec będzie budował zamek, już postanowiliśmy, a konkretnie stajnie na chwilę obecną. Rozkazania. I uczników, postawmy ich tu. Sprawiacz. A stajnie tutaj. Tu
tutaj. Sprawiacz. Stajnie będą dwie, bo rycerze potrzebują bardzo dużo do naszej techniki. Sprawiacz. Knight Rusha. Jakieś rozkazania. Raz, jeszcze trzech i będzie dobrze. Fajnie. Łuczników też za chwilkę proszę. Tak, tak też uczynię. Jestem górnikiem. Więcej górników właśnie do kamienia w tej chwili potrzebujemy. Nie jest źle, nie jest źle. Czy już możemy rynki wysyłać do rynku? Tak, możemy. I od razu zrobimy. Trzy wozy, niech jadą już. Reszta drwali, niech zbiera do farm szybko zasoby. Będzie ich potrzeba bardzo dużo za chwilę. Dobra, za chwilę będziemy mogli... Taczkę opracujmy, to przyspiesza wydobycie i pracę naszych mieszkańców. Zróbmy trochę łuczników. Czego brakuje? Drewna. No właśnie, nie mogę poszaleć z drewnem za bardzo. Jakieś rozkazania? Tutaj kosztuje tylko jedzenie i złoto, ale jedzenia też nie możemy przedobrzyć. Róbmy budynki na razie. Zaraz zaczniemy budowę muru i wież obronnych. Owszem. I co? Żeby się obronić przed ewentualnym atakiem ze strony nieprzyjaciół. Więcej potrzebujemy sprawiaczek. Buduj pan, buduj. I jakieś rozkazania? Musimy przejść do trzeciej ery, bo inni już to robią. Już to zrobili wszyscy w zasadzie poza mną. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy, zapewniam. I tak odbijemy to sobie za chwilkę. Owszem. Mamy wojsko, oni nie mają aż tyle armii. Za chwilę zaczną nasze wozy wyjeżdżać. No właśnie, już pojechał pierwszy. Po złoto i zaczniemy się bogacić łatwym kosztem. Teraz zbieramy żywność, żeby przejść do kolejnej epoki. W międzyczasie więcej farmerek potrzebujemy. Czterech do kamienia wystarczy. Jakieś rozkazania? 8 do złota to jest takie tak. Optimum. Będziemy w stanie na bieżąco tworzyć jednostki. A jak, od kiedy posiądziemy zamek, to już będzie tylko lepiej. To zróbmy za chwilkę, jeszcze nie teraz. Gotowa tak jest. Też uczynię. Świetnie, jeszcze jedna farma. Jesteś sprawiaczką. Następny mieszkaniec też będzie farmerem. Zrobimy dookoła centrum miasta. Polecam wam tę technikę. Rozkazania. Bardzo. Bardzo wydajne i skuteczne. Pozyskiwanie. Za chwilę musimy więcej drewna, bo farmy jak padają, to bardzo dużo drewna kosztuje. Witajcie. Niestety. Natychmiast wykonam. Pan się przyda w następnej epoce. A teraz, żeby do niej przejść, 800 jedzenia musimy zgromadzić. Co się za chwilkę uda. Już bardzo blisko jesteśmy Witajmuję. Tego zrealizowania tego celu. Jestem sprawiaczką. Jeszcze dwóch. No może nie dwóch. Ostatnią już wypuszczamy i resztę po przejściu następnej ery. A przynajmniej po zleceniu tego zrobimy kolejne sobie. Rozkazania ujmuję. Chodź tu, tak. Przydaj się na coś. Sprawiacz. Tak. Świetnie. Jestem sprawiaczką. Tak, dobra, tak też uczynię. Już za chwilkę będziemy tak. Mieli dość zasobów, pojmuję. Żeby przejść do następnej ery. Tak. Dobrze, tak zobaczcie, co tam się dzieje. Przejdziemy jako ostatni, ale do ery imperium przejdziemy pierwsi za to, obiecuję. Będziemy mieli wszystko, Witaj, co natychmiast trzeba. Natychmiast wykonam. I gotowi do ataku także będziemy na wroga. Zróbmy jeszcze dwa wozy w międzyczasie. Dobra, mamy 800, szybko, era zamków badamy, tak. Za chwilę będziemy mieli zamek Witajcie, możliwość tak postawić. W międzyczasie dostawmy sobie jeszcze budynki mieszkalne. Sprawiacz. Za chwilę dużą ilość wojska będziemy posiadać. Jeszcze jedną farmę postawimy tam na tyłach za chwilę. Zacznijmy już zbierać zasoby na jakieś rozkazania? Jak tylko posiądziemy zamek i zbudujemy rycerzy, to będziemy produkować mnóstwo rycerzy i uderzymy na wroga. Gotów jestem. Zrobimy jeszcze 4 domostwa w tym Sprawiacz. Czasie. Tak jest. Nie będziemy murów na razie robić. To dopiero za chwilkę, jak zbadamy lepiej teren. Mamy Owszem, wojsko do obrony. To jest najważniejsze w zasadzie w tej chwili. Era zamków się bada. Kolejnych przygotujmy. Na farmę następną. Żywność to będzie nasze wąskie gardło w tej chwili jest. Musimy więcej żywności posiąść. Farmy się zaraz będą kończyć. Zobaczcie, ile to drewna kosztuje, moi drodzy. Jak skończysz budowę, to już możesz przejść do kamienia w zasadzie, pomóc im. Do waszych ust, tak uczynię, owszem. Zaraz zaczniemy budowę naszego rycerstwa. I jakieś rozkazania? Miasta nie zostanie tak uczynię. Tak, panie, pojmuję was. Świetnie, za chwilkę. No. Tak, dobra. Natychmiast Cześć, wykonuję. Tutaj zamek będziesz budował. Rozkazania? Razem z nimi tak zresztą. Też uczynię. Tak. Niech oni te kilofy odłożą. Jestem górnikiem. I przejdą tak. Tu. Rozkazania? Natychmiast wykonuję. Tak też uczynię. Gotów jestem. Pojmuję. Witajcie. Natychmiast wykonuję. Zamek. To Gotów będzie jest. Pojmuję. Przyda się blisko centrum miasta jako dobra tak. Obronna. Świetnie. Od razu go postawmy tu. Sprawiacz. To jest pierwszy zamek z kilku, jaki będziemy mieli. Jestem potem górnikiem. Gotów jestem. Tam. Tak też uczynię. Owszem, dobrze. Tak jak opracujemy stosowną technologię, to ruszamy, proszę państwa. Większa wytrzymałość jazdy. Zacznijmy opracowywać ulepszenia w koszara. I to już. Teraz tak. Zbudujmy kolejną farmę. I zacznijmy tutaj uprawę Sprawiacz. Ziemi od razu. Witajcie. Ja to wszystko w międzyczasie zrobię.
sprawiacz. Świetnie. Druga pani rozkazania. Idzie. Rozkazania są proste. Jestem sprawiaczką. Następny idzie tam. Dobra, teraz już chyba wystarczy. Piątka jeszcze będzie nam potrzebna chyba. Fajnie, zamek jest prawie gotowy. Uwaga, kolejny tak. Mieszkaniec też gotowy. Świetnie. Sprawiacz. Pierwsze miejsce już utrzymamy je w zasadzie od tej chwili. Jedyne czego potrzeba to, żeby zamek został ukończony w tej chwili. No, szybciutko. Dobra, odpracujmy technikę stosowną, o której mówiłem, żeby rycerstwo było tańsze. I teraz sprawiacz. Unikalna technologia Polski i właśnie to sprawia, że będzie dużo taniej dla rycerzy płacić. I my już sobie na dwa wtedy będziemy, na dwie stajnie jechać, produkować takowych. A tutaj ekipy do obrony ustawimy. Tak, panie. I kilka wieżyczek tak. Powstanie także obronnych. Tutaj, w, no myślę, że blisko punktu, gdzie mamy zasoby. Pojmuję, na tej i tutaj zacznij. Tak. Frontową wieżę postaw tutaj gdzieś. Tak też pojmuję. Rozbadała też wszystko. Gdzie są kolejni mieszkańcy? Witajcie. Tak. Dobra, musimy przyspieszyć wydobycie drewna teraz, a potem farmy dopiero. Rozkazania. Relikwie sobie przeniesiemy w swoim czasie, to nie jest stosowny czas. Tak też uczynię. Nie musiałbym podnieść teraz kapłan. Sprawiacz. No dobra, może gotowa, pani tak. Zbuduje od razu kapłańskie te. Tutaj niech będzie świątynia i już. Jestem sprawiaczką. A potem uniwersytet i to wszystko z wynalazków. Jestem tak jest. Sprawiaczką. To gotów jest jestem. Ty, na tak też miasto wykonam. Bierze od razu tutaj. Sprawiacz. To będzie nasz wstępny mur. Dobra, kilku obuchów też by się zdało, ale na razie rycerstwo. Uwaga. 8, 7, świetnie. Gdzie jest 7? Tutaj jest 7. To jeszcze jeden. Robimy armię, już do ataku przygotowujemy się pomału. Nie jest źle, proszę państwa, jest bardzo dobrze. Teraz sobie pierwszego kapłana produkujemy. Musimy w zasadzie przyspieszyć z produkcją wojaków. Jedzenie, już przyspieszamy, już bardziej się nie da przyspieszyć, co pewnie. Półko pracujemy, teraz jak farmy będziemy nowe stawiać, to trzeba mieć więcej drewna. Jeszcze jeden mieszkaniec się przyda, póki co. Owszem. Dobrze. No, jeszcze jednego tylko potrzeba. Rycerstwo już robi, świetnie. Dobra, tutaj kiepata będzie także gotowa. Witajcie. Pan tak, się tak też uczynię. To świetnie. Czas technologię zwiadowcze opracowywać. To kosztuje 300 jedzenia. Ojej, gotów jakie drogie. Naprawdę, jakie to drogie wszystko. Sprawię, witajcie. Tak też uczynię. Pojmuję. Tak, mnicha dajmy tu do relikwii. O, świetnie, wreszcie mam widoczność poprawioną. Dobra, już wiemy skąd się ataku mniej więcej spodziewać. Teraz musimy wybudować mury zatem. Tak, chodź, tak też uczynię. Zamiast będziesz robił coś bezużytecznego, natychmiast to zrobisz przydatnego. Budujesz mianowicie mury. Na razie tu. Sprawiacz. To najważniejszy odcinek. Później tu. Tych lasów nie będziemy sobie wycinać. Sprawiacz. Absolutnie nie. Sprawiacz. Na razie musi wystarczyć to, jako mury. Rycerstwo się robi, dalej produkujemy. Nie zwalniamy tempa. Tak też uczynię. Dobra, więcej pracy dostanie kuźnia w tej chwili. Ulepszaj pomału wszystko. Gotowa tak jest. Pani ma robotę. Natychmiast wykonam. Farmę. Postawić ostatnią do roboty. Świetnie, teraz i żywność powinna przyspieszyć. Dobra, mamy kolejnego mnicha. On już chyba relikwie pozyskał zresztą. Pozyskał. Tak, oczywiście. Idę no za to tym. Świetnie, idź do leczenia. Natychmiast się tym zajmę. Dobra. Jeszcze się robią, zaraz będzie więcej tak się robi. Witajcie. Tak, pojmuję. Ty się też przydaj na coś. I dobuduj mury tam, gdzie ich jeszcze nie będzie. O, na przykład. Sprawiacz. Dobra, państwo się przeniosą. Rozkazania. Z tą wycinką, gdzie indziej, bo to już się kończy drewno pomału. Na przykład tu jest świetne miejsce, którego. Sprawiacz. Aż żal nie wykorzystać. Tak. Idźcie tam od razu, a jak się skończy, to was wyślemy. Dobrze, więcej rycerzy. Nie ustajemy w produkcji tych. Im więcej, tym lepiej. Zaraz sobie przeatakujemy naszego wroga. Kuźnie pracują, mury powstają. Znaczy, jesteśmy atakowani, uwaga. Nasz wóz jest atakowany. Nie, to... A, to tylko mieszkańca Wilk zaatakował. To spoko. Teraz przyspieszmy ruch naszych wozów handlowych, bo to do ten moment. Misji. Tu zostaje obrona miasta. Dobrze, tak uczyni. Tutaj się robi. Do ataku, ekipa. Domów mamy chyba dość na chwilę obecną. Mury powstają pomału wokół naszej osady. Damy sobie radę już z przeciwnikiem na tym etapie. Jeszcze jedną mieszkankę podeślimy i zróbmy technologię, która przyspieszy wydobycie. Rozkazania. Dobra, to już pomału przenosimy wszystkich do wycinki gdzie indziej. Niech już tam pracują wydajniej i skuteczniej.
Pani zaraz przyjdzie do prawy pola. Tutaj powstaje rycerstwo cały czas. Trochę piechoty tej naszej elitarnej też zacznijmy robić już teraz. I czas za następnej ery byłby przejść chyba. Tylko zasoby potrzebne. No znowu będziemy ostatnio, ale to nic. Spokojnie. Pole widzenia o 4 też się bardzo przyda. Też się to bardzo przyda. Tu jest chyba jakiś nieprzebyty las, jeśli się nie mylę, po środku mapy. A może nie? Zaraz się okaże, proszę państwa. Przygotujemy armię, to będziemy wiedzieli dokładnie. Ale chyba nie, bo wyjechali jakoś tamci, więc i my musimy się... Musi jestem rozwiązany się dla nas, tak? Do waszych usług. Dobra, teraz tylko do czwartej ery chcemy przejść. Za 1000 żywności. Czy możemy sprzedać trochę żywności? Szybciej. Kupić dokładnie żywność. Dobra, od razu czwarta era, zbadaj. To aż takie ważne nie jest, to później można zbadać. Pani już tu pracuje, świetnie. Złoto jest, kamienie także. Jak skończycie z kamieniami tu, to przejdźcie tu wydobywać je. Sprawiacz. A wy jak skończycie ze złotem tu, to przejdźcie je wydobywać tu. Od razu im zakolejkujmy rozkaz, żeby pójść na bitwie i móc kupić coś tylko i wyłącznie. Jeszcze jednego, 2, 3, 4. Dobra. Po malutku gotów cały czas wszystko powstaje. Jak to jest gotowe, to teraz wieżyczki dalej prosimy. Jedna nie obroni wszystkiego. Sprawiacz. Zdecydowanie. Sprawiacz. Nie ma takiej opcji. Sprawiacz. Dobra, z tymi trzema już sobie poradzimy jakoś. Myślę. Zawsze coś, prawda? Zawsze coś. Czwarta epoka jest badana pomału. Jako jedni z... no, może nie z pierwszych, ale nie przejdziemy jako ostatni cały. Dobra, wojsko jest gotowe, myślę, pomalutku. 32, potrzeba 40 do ataku. To będzie pierwsza grupa. Więc przy okazji badamy inne jeszcze technologie. Ulepszymy łuczników, bo tych też będzie trochę potrzeba. Jakieś rozkazania? Zawsze się przydają bardzo. Do waszych usług. Mamy rycerstwo, to będzie nasza grupa numer 1 i pojedziemy zaraz atakować, jak będzie 40. Przykazania, panie, tu zostaniemy leczenia. Nawet 3 niech zostanie tutaj w ramach obrony. Dobrze, proszę państwa, myślę, że to czas zbierać siły do ataku. Jesteśmy w pierwszej czwórce, tamci są poniżej 4000, ładnie, dobrze. Za chwilę jeszcze sobie zbudujemy jedną luksusową rzecz. Mianowicie... budujemy warsztat oblężniczy, proszę państwa. Rzecz niezbędną wręcz na tym etapie rozgrywki. Rozkazania. Dobra, dalej. Gold, please. Sprawiać. O, nie mam złota, panie. Nie wyglądam chyba na milionera zresztą, co? Domy jeszcze są, świetnie. Dobra, zaraz się zaczniemy ulepszać. Pomału osiągamy już ten etap, gdzie jesteśmy groźni. Raz i dwa, ulepszmy do kawalerzystów. Świetnie. A wtedy zbadajmy to. I już będzie bardzo dobrze. Owszem, dobrze. Tak uczynię. Do waszych usług. Tutaj niech się zbierają. Owszem, dobrze. Imię tak uczynię. Się tu zbierają. Pan zbuduje warsztat oblężniczy tymczasem. To też nam się przyda. Tutaj go zbudujmy. Żeby daleko nie miał do bramy. A wtedy pan może mury jechać z tej strony, budować. Bo jesteśmy troszkę odsłonięci jakby z tej strony. Sprawiacz. Podobnie z tej. Mocno jesteśmy odsłonięci, nawet powiedziałbym. Tutaj zabudujmy się. Sprawiacz. O, nie ma kamienia dość, to nic. Przybędzie go nam do tego czasu. Aha, tak, tam musi przyjść. No dobra. To ja jeszcze 2 czy 3 wypuszczę do pracy w międzyczasie. Tutaj się wszystko ładnie buduje, proszę państwa. Dobra, my jedziemy dalej z technologiami. Tych nigdy dość, nigdy dość. Do waszych usług. Warsztat oblężniczy niech robi już. Mangorele, pomalutku. Do tego znowu potrzeba nam mnóstwo drewna. Rotacja upraw zróbmy, a także zróbmy już... Te piły nie możemy przyspieszyć. Ale kamień i złoto jak najbardziej. Przyspieszamy od razu. Bo złota nam zaczyna pomalutku brakować. Myślę, że troszkę możemy zacząć sprzedawać już zasobów. Jeszcze nie, ale już wkrótce. Już wkrótce. Możemy wzmocnić mury, bo to już ten czas będzie, kiedy zaczną nas atakować. Pomalutku w Akademii też już będziemy badać różne rzeczy. Teraz to jest nasza jedyneczka. Jak my tu mamy? 31. Potrzebujemy jeszcze trochę włóczników. W międzyczasie ulepszymy całą piechotę. I nie tylko. Jazda już jest ulepszona. Dobrze, to myślę, że czas jechać krzywdę im zrobić. Pomalutku. Myślę, że czas im zrobić krzywdę. Chyba, że jeszcze sobie produkujemy troszkę kawalerzystów.
Do 50 i wtedy pojedziemy. Zróbmy tak, do 50 i wtedy pojedźmy. Czas bramę będzie zbudować w kamiennym murze także. Dobra, tutaj ze złotem idzie pięknie, proszę państwa. Wszystko mamy, może kilka więcej wozów na wymianę nawet. Pozostawimy tak ze 2, 3, no 3 to za dużo, ze 2. Rozkazania. Te 2 puścimy. Jedna mangorela już jest gotowa, oni pójdą z piechotą. Jakieś rozkazania? W zasadzie z taką grupą uderzeniową. Pójdą. Tak, no, do oblężenia. Ale to za chwilkę. Witajcie. Jak skończy pan to, to poprosiłbym jeszcze tu zbudować do końca. O tak. Dokładnie. I to powinno w zasadzie do obrony osady wystarczyć. Ale nie spoczywamy na laurach. Będziemy też bramy potrzebowali później. Zwykłą bramę, taką najnormalniejszą. Do transportu i handlu. 46, jeszcze 4. Raz, dwa. Oj, przepraszam. Skrót klawiszowy W, oczywiście. Tutaj, jak tam piechota? 36. Jeszcze troszkę i obuchów jeszcze trochę. Tych nigdy dość. Za chwilę będziemy gotowi gotów do ataku. Natychmiast wykonam. Więcej wieżyczek, to zdecydowanie. Tak. Sprawiacz. Tak. Sprawiacz. Kolejne musimy tu postawić. A nawet zamek, jak tylko będziemy mogli. Sprawiacz. Później wieżę z bombardą, ale to w ogóle dalszy plan. Sprawiacz. Dobra, niech pan pracuje, a my będziemy ulepszenie opracowywać. Wieża obronna, to się bardzo przyda w tej chwili. Jeszcze jeden, dobra, 50 jest. To jedziemy rozrabiać. Jedziemy rozrabiać pomału. Czas zaatakować. To jest ten najmocniejszy, król Henryk. Spróbujmy go wyszukać i zaatakować. Wszędzie drewno, no i tego się obawiałem. Trzeba będzie sobie wyrąbać trasę przez las. Ale na to też jest metoda, proszę państwa. Właśnie nad nią pracujemy. Właśnie nad nią pracujemy, żeby szybko i skutecznie zaatakować przeciwników. Przygotujmy też obuchów dużo. Opracujemy już ulepszenia w międzyczasie. Póki co osada się zabudowuje ładnie dookoła. My już mamy wojsko w drodze. Wyruszyliśmy rycerstwem. Jakieś rozkazania? Tutaj sobie zbudujemy więcej jeszcze. Do 3 ilość. I taka do ekipa broniąca w zupełności wystarczy. Do obrony. Ulepszymy do elitarnego w międzyczasie, jak będzie dość złota. Ja do tego dość złota to jeszcze chwila widzę spora. Minie. Tu jeszcze opracujmy ostatnie technologie. Jak najwięcej... Moi drodzy, musimy mieć... Jak najwięcej chcemy, żeby było odporności naszych jednostek. Tutaj rycerze sobie spokojnie poradzą. Teraz tak, nie chciałbym się przebijać od strony, gdzie... Wpadniemy na dwóch wrogów, raczej zróbmy to od jednego do drugiego, czyli odtąd sobie idźmy. Nie ma przejścia, jest las po środku, coś takiego, no dobra. Teraz pytanie, czy przenieść tam wycinkę drewna i produkować armię w dalszym ciągu, czy uderzyć na nich, zanim się czegoś zaczną spodziewać? Owszem. Myślę, że ta druga opcja jest sensowniejsza, uderzymy na nich pierwsi. Nie będziemy tak, się kryć tak, po kątach. Natychmiast wykonam, to nie tak w naszym uczymy. Stylu. Dobra, więcej wież obronnych by się przydało w zasadzie. Sprawiacz, sprawiacz. Dobudujmy tutaj dwie póki co. Fajnie. Gotów natychmiast wykonam. Fajnie, tak. Kolejne mury. Musimy też sobie zostawić, nie zapominajmy, możliwość wycinki lasu. Takową. Sprawiacz. Oni dużej armii nie będą mieli. Dużej armii nie mają, a my przygotowaliśmy grupę uderzeniową w tej chwili. Jakieś rozkazania? Tak, pan, tak, pan. Skoro nie musimy bronić osady, tak do waszych w zasadzie, to możemy ich wszystkich przesunąć tam, proszę państwa. A tu rozkazania. Zaraz budujemy im. Witajcie. To widzę, że poszli na pieszo w własnym zakresie wydobywać jestem kamień, sprawiaczką. A im trzeba pomóc po prostu. No właśnie, i więcej kamienia, szybciej. Więcej zamku będziemy potrzebować. Jak już zrobimy dziurę, to ruszy i na nas z impetem atak. Dobra. Zamki. Tak, szybsza praca budynków wojskowych. Jakieś rozkazania? To jest grupa 0 do obrony owszem, miasta. Owszem, pojmuję was. Tak, państwo. Dobrze, tak uczynię. Buduje się aż miło tu wszystko. Tam ci wyruszyli, prawda? No, można tak powiedzieć. Zanim dojdą, też chwila minie. My sobie trebusze opracujmy ze 2. Jak już drewna będzie dość. Tak. A za chwilę tak się stanie. Dobra, tutaj widzę, chodzicie na rozkazania. A czemu? Drwal. Czemu tak głupią rzecz robicie? Tak też uczynię. Kiedy możecie coś mądrzejszego zrobić? O, mianowicie to. Sprawiacz. Dopiero w era imperiów na tym kroszu. Dobra, nie będziemy czekać, bo im punktów też znajdzie za dużo. My chcemy ich zaatakować jak najszybciej.
mieszkańcy, to mieszkańcy będą bić. Gotów, natychmiast wykonam. Czas kolejny zamek postawić, proszę państwa. Myślę, że spodziewając się ataku głównie z tej strony, warto tu zainwestować w zamek. Sprawiacz. A drugi postawimy tu. Niech jeden buduje, a niech ma zajęcie, co tam. Farmy zaczynają pustoszeć, bo nie mamy dość drewna. Już teraz gotowa, jestem sprawiaczką. Ale trzeba ostrożnie z tym drewnem, jak widzicie. Rozkazania. Tak też uczynię. Rozkazania. I tutaj się dobudujmy do jego muru po prostu, co nam szkodzi. Sprawiacz. Tak zróbmy i to już będziemy połączeni murami z niebieskim. Ciekawe, jeszcze mi się tak nie zdarzyło w rozgrywce zasadniczo. Jestem sprawiaczką. No i teraz będą farmy po kolei padały. Dobra, i tak czekamy, aż tamci dojdą na pozycje wyjściowe do ataku. Gotowa, jestem sprawiaczką. Witajcie. Chwila drewna nie ma i zobaczcie, co się dzieje. Gospodarka w ruinie. Wycinać szybciej to drewno, kurde. Zaczyna farm brakować. No właśnie. Porażka, nie? Jak źle się dzieje. Zaraz to naprawimy. Sprawiacz, gotów jestem. Jeszcze dwie i będę spokojny. Kupmy trochę drewna. Rozkazania. Tak, jestem sprawiaczką. Dobra, już ogarnięte. Witaj, pojmuję. Wolnego nie damy, natomiast przygotowuj się do budowy dalszych rzeczy. My musimy więcej rycerstwa zbudować tutaj, bo tamci padną prędzej czy później w bitwie i będziemy potrzebowali więcej. Dobra, gotowi? Są państwo, bo już prawie na pozycji nasze jednostki się znalazły. Konnica jest gotowa do uderzenia. To jest jedynka, to jest grupa numer dwa. Świetnie, przygotujcie się do ataku. Jedynka też na pozycji wyjściowej do szarży. Ustawieni, dobra. Atakujemy. I za chwilę się przedostaniemy. Tak. Kto ma wolne? Gotów jestem. Tak. Złoto nam najbardziej brakuje. Kamień już nie będzie tak istotny, więc myślę, że przerzucamy na złoto pomału całkowicie. Kamień tutaj wystarczy, ta grupa pięciu osób, gotowa, które wydobywają. Witaj. Domu brakuje. Rozkazania natychmiast wykonam. To pan się zajmie wypełnieniem. Sprawiacz. Tutaj im więcej domów, tym lepiej. To im będzie przeszkadzać w ewentualnym szturmie na nasze miasto. Warto ich spowolnić i rozproszyć ich siły. Sprawiacz. Ma to sens, zapewniam. Wielokrotnie sprawdzona ta technika została przeze mnie. Dobra, czas opracować resztę technologii obronnych. Ulepszymy piechotę. Produkujemy wojsko w dalszym ciągu, świetnie. Konnicy nigdy dość. Gotowi? Czas się przebić do wroga. O, wystarczy najechać na drewno teraz, żeby zaatakować. Zawsze brałem atak gruntu. To jest taka sztuczka, która się przydaje do wycinki lasu. Polecam szczerze i gorąco. Już zaraz się powinniśmy przebić. Owszem, niech atak tak, w gotowości odsłonić odwrót. Mam kureli wtedy. Tam jeszcze kilka trebuszy produkujemy. Jeden wystarczy w zasadzie. Idziemy dalej. Już za chwilę się przebijemy na tyły wroga. Tam, gdzie się najmniej chyba nas spodziewają. Ciekawe, jak komputer na to zareaguje. Oby nie upchał wszystkich w ciasnym korytarzu, wtedy nam będzie ciężko bardzo się poruszać i przedzierać. Podjedźmy trochę bliżej, będzie ciężko. Muszę widzieć, gdzie jest krańca, bo nie przedobrzeć też. Dobra. Jakieś rozkazania. Tak, panie, dobrze. Tak uczynię. Teraz to żadnego odwrotu nie będzie w stanie stamtąd osłonić. Dobra. Idziemy dalej. Świetnie. Dostańmy się byle dalej. Owszem, pojmuję was. Ciężko idzie. Duży ten las. No nie idę idealnie po linii prostej. Gdybym szedł, to byśmy byli prawdopodobnie, tak? Jakieś rozkazania? Zobaczymy, tak, jak to będzie za chwilę. Konnica niech się już bliżej przemieszcza, zanim tą przejedziecie, też chwila minie. A to nie jest takie proste, jak się okazuje. Więcej, jeszcze jedna salwa. Bold, please. Nic z tego, panie. Mamy pierwsze miejsce w tych statystykach, ale to jeszcze nic nie znaczy. I to tylko średni, no i mocno zamarudziłem. Mieliśmy słaby start, bo te dziki daleko były. A to wiele zmienia. Już chyba widzę. Przejście. Do waszych punktów gotowości. Konnica także bliżej się przesuwa. Owszem. Dobrze, tak uczyń. Ostatnia salwa i uwaga. Chyba już jesteśmy. Dobra, koniec. Przerwa ciosu. Jakieś rozkazania? Wydostaliśmy się. Owszem. Proszę, tu stosuję. Jakieś rozkazania? Tak, tak uczyń.
przygotujcie się, że będzie gorąco tutaj po drugiej stronie. Musimy jakąś straż ustawić przy wyjściu. Do waszych usług. Bronić tego wyjścia, tak, pojmuję was, żeby nikt się nie wydostał. Dobrze, smyków tak proszę bronić. Jakieś rozkazania? Dobra, idźmy. Teraz zwiadowca by się bardzo przydał, żeby tu wyjechał i zbadał nam okolice. Tak. Nie ukrywam, że to tak wiele pomoże. Uczymy. Więcej budynków mieszkalnych. Sprawiacz. Teraz to już idziemy w kurdetę naprawdę. Sprawiacz. Nie rozkazania. Gotów tak. Jestem. Ty sobie zbuduj kolejne jakby... Może tutaj się wybierz. Drwal. Zbuduj. Nie to, że drwal, tylko zbuduj właśnie... Sprawiacz. ...siedzibę takowych. A my wypuścimy więcej drwali stąd. I będziemy handlować drewnem. 15 niech będzie. Idźcie tam do roboty. Do was. Oj, się to ładnie ustawimy. Zrobimy więcej obuchów. Już chyba z dwóch zamków możemy. Tak jest, z dwóch zamków. Bierzemy sobie obuchów tutaj. Troszkę. O, ile da fabryka. Trebusz już podjeżdża, fajnie, bo on się do oblegania zamków przyda. Razem z katapultami. Jakieś rozkazania. No i gitara. Teraz uderzamy konnicą, robimy rozpoznanie. A wy bronicie tak, panie. Rozpoznanie bojem zróbmy w takim razie. Zanim zwiadowca tam dotrze, też chwila minie, proszę państwa. To jest to, co Hajdu Empires najbardziej uwielbiam właśnie. Wzmocnimy mury, budynki, architekturę, już nas stać na to. Tutaj rozkazania. Nam, tak, nie ma natychmiast co robić. Wykonam. Już to zmieniamy. Tak też uczynię. Drwal. Proszę wydobywać dalej zasoby. Sprawię. Byśmy utrzymali swój prym. Czy wszystko jest opracowane w kuźni? Jeszcze nie. Teraz będzie wszystko. Oj, gdzie tam jeszcze wszystko? Panie, to jeszcze tyle rzeczy jest do zrobienia. Dobra. Jeszcze, jeszcze to, tamto, husaria. Tu już kolejna grupa jest prawie gotowa. Robimy kolejną grupę. Jedzie zwiadowca. No, wreszcie przedostali się. Trebusz też niech się już przedostanie w zasadzie, na drugą stronę. Tylko czekamy na zbadanie tego miejsca i ruszam do ataku, proszę państwa. Lubię bardzo mocek muzyczny, tutaj ulepszony jeszcze. Rozkazania. Witaj, natychmiast wykonam. Drwal. Pojmuję. Idźcie tak. Dalej. Więcej złota, bo tylko jestem to nam w zasadzie będzie potrzebne. Świetnie. Może więcej piechoty nawet wyprodukujmy jeszcze. Przydadzą się. Trochę arbalierów, czy jak oni się nazywają tam. Tutaj wszystkich zbierajmy. Więcej czempionów. Tak jest. Dobra, jeden ruszył, nasz też już wyrusza. Tutaj badaj. Jedźmy za zwiadowcą, on najprędzej trafi do Nory Króliczej. Myślimy wojsko, także za nimi. Naprzód. No jest, znalazł się najpotężniejszy z nich. Zaraz go rozgromimy. Tutaj wydamy mu bitwę. Tylko poczekajmy, aż trebusze podjadą. Zobaczcie, jakiś sznureczek tutaj wojów idzie do bitwy. Nie ustawajmy w ich produkcji. To będzie szybki rush. Dobra. Znalazł się, oczywiście jest zabudowany, ale to, z tym sobie zaraz poradzimy. Jak tylko machiny obrężnicze dotrą pod mury, sprowokujemy go do ataku i zniszczymy go pod murami, wtedy wykończymy wszystkich w mieście. I tak zrobimy w przypadku każdego przeciwnika po kolei, idąc odtąd. Raz, dwa, trzy i cztery. Czekamy na resztę obuchów. Jak się zbierze tu spora grupa, to też ich poślemy jako piechotę uderzeniową do wyłomu. Konnicy będzie zwalczać armię, a oni będą niszczyć budynki. Tak bym to widział. Teraz proszę bardzo, jest robota. W tym czasie trebusz zniszczy bramę, a my podejdziemy pod mury. Możliwie jak najbliżej. Znalazł się i czarny. Tylko nie, no gdzie? Ostrożnie, was już poniosło. Jadą, wrogowie. Namierzeni, dobra. I zamek tam jest niestety. Nie idźmy od stron zamku. Bitwa się rozpoczyna, zobaczcie. Zaatakowały nas trzy armie, ale będzie. Będzie bitwa, jak się patrzy. Okej. Dobrze. Tamtych, tamtych. Dobrze. Zabijcie ich jak najszybciej. Tracimy nasze mangorele, ale to nic. Widzę, że już kolejną grupę można wysyłać pomalutku, bo tam ci nie dadzą rady jednak wygrać. Nie spodziewałem się, że wszystkie trzy armie nas ruszą, ale to nic, bo zobaczcie co ja robię. Zabijmy tylko mnichów jak najszybciej. No kurde, się ruszy z tych mnichów, nie? Może zabijać ich wszystkich. Niewielu nam zostanie tych 40 dwóch, jak tak patrzę. Ale bitwa. Największa jaką stoczyłem w tej definitywnej odsłonie Age of Empires. Naprawdę.
drewusze nam tu dziesiątkują, trzeba ich uspokoić. Już zabiliśmy najważniejszą ekipę, a mianowicie pokonaliśmy armię wroga. Zaraz wejdzie piechota i powinno być już lepiej. Wezwijmy na pomoc wojsku sojuszników. Jan się nie wycofuje, stracimy wszystkich, ale przerzedzimy tu konkretnie. Za drugim atakiem już będzie po nich, moi drodzy. Drugiego ataku już nie przeżyję po tego. Walczmy do końca. Walczmy do końca i zróbmy trochę konnych łuczników, idąc za przykładem przeciwnika. 45, dobra, jeszcze troszkę. Nie ustawajmy produkcji konnych. Ta armia świetnie sobie poradziła. O, my tu blokujemy, dobra, już przechodzę. To ja odciąłem drogę, przepraszam. Do waszych usług. Jak będzie dość obuchów, to też ruszymy. Już nasi ruszają, sojusznicy, świetnie. Niech idą jako druga fala, a my jako ostatnia pójdziemy. Trzecia do natarcia, jak odciągą ich uwagę, to złapiemy ich w kleszcze i zniszczymy. Fajna była ta bitwa, świetnie wyszło, naprawdę. Bikinier, później jeszcze piechota, oczywiście. Ciężka kawaleria z łukami, tak jest. Róbmy, róbmy, ile się da, ile się tylko da, za wszystkie pieniążki. Obuchów zaraz wyślemy jako piechotę do bitwy. Na razie nasi tutaj się ładnie przedostają. Jakieś rozkazania? Wspomóżmy naszych tak walce swoją drogą. Już czarny tu przysłał posiłki, widzę, ale teraz już równe szanse są. Tak. Drewno leci, dobra, jeszcze jedną farmę byśmy założyli, żeby szybciej zasoby generować. Zróbmy 7, 8, 9. Tak, i zróbmy kolejną farmę. Witaj, pojmuję. Zróbmy to nawet nie 9, mniej będzie ich trzeba. Dobra. Sprawiacz. Rozkazania. Sprawiacz, witajcie. Sprawiacz. Świetnie. Bitwą to ja sobie poradzę, spokojnie. Rozkazania. Ach, ci mnisi tam będą utrapieniem coś, słuchajcie, drodzy moi. To będzie utrapienie z tymi mnichami wygrać. Tutaj, no, nasi się wdali w bitwę. Trudno, dobrze dla nich. Do waszych usług. Musimy czarnemu trochę tu dokopać. Zdecydowanie. Jakieś rozkazania? Owszem. Dobrze, tak, tak. Idą. O, fioletowy się wydostał, coś takiego. Rozkazania. Możemy tam parę zamków postawili, co? Żeby odechciało się inwazji. Sprawiacz. Sprawiacz. Do waszych usług. No nie, tylko nie bitwy przez mykło. Jak nas tu zamkną, to będziemy tak skończeni i się nigdy nie wydostaniemy stąd, proszę państwa. Będziemy skończeni, jeżeli do tego dojdzie. A nie chcemy tego wcale. To my tu jesteśmy od przechytrzania. Kolejna jedynka. Od nowa. Grupujmy wojska pomału. Do ataku. Pobliżu wyjścia. Do waszych usług. Naprzód! Dobro! Teraz to my się tu wydostajemy. Jakieś rozkazanie? Czy łucik przebija się do wyjścia? Owszem. To widzę, naprawdę nie ma zmiłuj. Będziemy zmuszeni aż chyba drugie wyjście zrobić. Naprawdę się nie bawią. Gotów jestem, tak też uczynię. Naprawdę nie żartowali. Sprawia. Rozkazania. Teraz pytanie, komu pierwszy raz zabraknie złota w tej walki. My jestem co prawda wozy handlowe posiadamy, ale złoto coś spowalnia. Sprawiacz. Ostatnie mieszkanie, tak? Tak, zbiera. Nie, nie trzeba następnego, nie trzeba. Jestem sprawiaczką. Dążyłem. Dążyłem. Gotowa jest. Natychmiast tak to nam czynię. Jestem sprawiaczką. Dobra, więcej jedzenia to na pewno. Więcej wozów. Zdecydowanie. Dobra, aż mi gram spowolniło. Zróbmy większą armię, zdecydowanie. Nie da i rady taką ekipą, na pewno większa da radę. Rycerstwo w dalszym ciągu do tego złota. Przydałaby się brama tu jedna do wejścia bliżej. Zobaczcie, co tu się dzieje. Teraz jesteśmy w korzystnym położeniu, bo wystarczy. Nasi się nie przebiją, nie ma mowy. Ale my możemy zrobić coś pożytecznego, wyrobić sobie nową dziurę tędy. I wyjść znowu na czysto, proszę państwa, i tak zrobimy, bo inaczej to bez sensu będzie. Także naszą konnicę całą już w tej chwili przerzucamy tu, na pozycję szturmową, której my zaatakujemy, to znaczy tu. Gra troszkę laguje, proszę nie przejmować tym zupełnie. Dobra.
Więcej piechoty, więcej jednostek. Jakieś rozkazania? 60, dobra, to jest dwójka w takim razie. Dwójka dobrze, już wyrusza. Tak uczynię. Dwójka też już wyrusza pod stosowne tak, zgrupowanie. Najważniejsze teraz to, żeby one gery wyjechały. Rozkazania? Dobra, ty buduj bramę. Od razu, dopóki tam trwa zażarta bitwa w podziemiach, przepraszam, w przejściu, w ręblu, bo nie przeręblu, jaki zrobiliśmy, to mamy wielkie szanse przedostać się tamten. A w międzyczasie oczywiście resztę technologii opracujemy. Już z powodu bogactwa nadmiernego, jakie posiadamy wyłącznie. Więcej obuchu by się przydało teraz. Nie mamy złota, nawet 20. Witaj. Daj nędzę. Tak, natychmiast wykonam. Tak też czas uczynię. Więcej złota, ale laguje. Jestem musimy wybić tych jednostek trochę. Ta bitwa przejść, zobaczcie, to legendy przejść. Kto więcej onagerów przyciągnie, ten wygra. Ciekawe, że my z zamkami zdążymy tak jak sprawiać, sprawiać. Bo to nie wygląda dobrze na chwilę obecną, prawda? Sprawiać. No to jak krucjaty całe, zobaczcie, Węgrzy idą na nich teraz. My też próbujemy. Tutaj wyrąb drewna trwa, można by się przerąbać czasem do nich, ale to za długo zajmie. Pojmuję. Nie mamy tyle czasu. Natomiast to co mamy, to pomysł. Spryt. Rozkazania też uczynię. Który teraz właśnie wykorzystamy na naszą korzyść. Na wszelki wypadek dobudujmy jeszcze zamki tu z przodu. Sprawiać. Gdyby się udało przebić jakoś dziadom na nas. Onagery już ruszają i my także. Do kolejnego wyrębu w lesie. Państwo jako jedynka, dwójka już tu idzie, prawda? To jest dwójka, świetne. Trójka już się robi i te trzy grupy już wystarczą położyć kres panowaniu naszych przeciwników po drugiej stronie. Wtedy skończymy naszą rozgrywkę i ogłosimy sukces, proszę państwa. Sukces nie rada mnichów, niekoniecznie nam potrzeba. Mnichom mówimy nie. Więcej kawalerii za to, na pewno jest nie widziana. Rycerstwem Polska stoi, wbrew pozorom. Przy tych cenach w złocie za nich. Dobra, już są dwójka, jeszcze onagery i wyważamy. Tutaj jakimiś mnichami, zobaczcie co się tu dzieje, przejść. Masakra, trebusze do siebie strzelają na przemian. Na miniaturkę odcinka będzie świetne. Zrobiłem print screena i wykorzystam. Tutaj zamki, w razie gdybym przeszli, powstają. Na wszystko trzeba być gotowym. Nie możemy przyspieszyć rozgrywki, ale już przyspieszymy znacznie finish tej rozgrywki, jak tylko się przedostaniemy, proszę państwa. Jeszcze chwilę to potrwa. Proszę o cierpliwość, będzie za to fajny finał. Będzie bardzo fajny finał. Dobra, tędy się przebijmy i już wyjdziemy im na tyły. Wyślemy część armii na ich tyły, żeby nasi sojusznicy mogli przejść, zwłaszcza z trybuszami. A wtedy już sobie poradzimy spokojnie. Na razie jednak zróbmy przejście. Bo bez tego nie ma nic. Zgrupujmy trzy grupy armii i wtedy będziemy mieli argumenty siły. Jeszcze 9, fajnie. I wyruszymy. Jeszcze chwilę i ruszamy. Tutaj zamki niech powstają nieustannie, to się nic nie zmienia. Państwo w gotowości. Jedynka i dwójka zarazem. Dobrze, pojmuję was. Jakieś rozkazania? Tak, a wy? Wiadomo co robicie, tak? O malutku, szeroko, bo musimy się wydostać w miarę sprawnie stamtąd. Tutaj sobie nie żałujmy. Wycinki. Absolutnie. Im szerzej, tym lepiej, proszę państwa. Nie będziemy tego żałować. Mamy, nasze zamki są bronione. Zresztą bitwy to nasi sojusznicy są gotowi, mam nadzieję, stoczyć o nas. W naszej obronie także. Dobra, dalej. I ognia. Ognia. Węgrzy już się szykują, oni już wiedzą co się święci. Ognia. Ale wyczuli fajnie. Ognia. Jak krasnoludy drążące tunele po prostu. Uwaga sojusznicy wynasi. My sobie podjedźmy trochę. Wojsko naprzód. Tak, panie. Już prawie. Konnica jedzie przodem. Owszem, dobrze, tak uczyni. Ręble prawie gotowe. Trójka już gotowa? Trójka też gotowa, dobra. Trójeczka na tyły. A my tu zrobimy szeroko, żeby nie powtórzyć błędu, jaki tam zrobiłem. Żeby nie utknąć w tym wyręblu. Zaraz jak im wyjdziemy na tyły, to już pójdzie, proszę państwa. To już pójdzie jak płatka i raz, dwa się skończy ten mecz.
Moglibyśmy jeszcze tu wyjść na tył, ale to już zbytek łaski, jak to się mówi. Dobra, idźmy dalej szeroko, nie zwężajmy tej drogi. Tyle jak najszerzej, tak jest. Dobra, jedynka. Jakieś trójka. My się dalej przebijamy. Już prawie, już widzę światełko w tunelu, naprawdę. Tędy sobie wyjdziemy. Cyk. Cyk, kolejna salwą. O, tyle drewna się marnuje, nie? Tyle było na handlu. Tamtym trochę pospadały punkty. Jedyny to ten fioletowy tak będzie kozaczył teraz. Ostatni przeszedł do ery imperiów, a pierwszy kozaczy okazuje się teraz. Coś takiego. Bliżej podjedźmy. Jedynka. Do waszych trójka. Ognia. Salwą pal. Salwą pal. Przepraszam, sam podjechałeś. Ale tu kurde dudni obok. Oj, przebijają się pomału. Zaraz im uderzymy na tyły, to zobaczymy jak pogadają. Trójka im wyjedzie na tyły. W czasie kiedy jedynka i dwójka pojadą na Seredynowego od razu. Zgotać i złamać jego potęgę. Zrobimy to skutecznie. Jedynka, dwójka i trójka. Dobra. Jakoś to będzie. Szerzej, bo zaczynamy. Będą się niepotrzebne. Tu się spokojnie mieszczą jak na wymiar robione, słuchajcie. Jakbym na wymiar to robił, naprawdę. Teraz powinno być lepiej słychać. Jak ten zgiełk obok usta. Teraz sobie musimy to mądrze wyrąbać tutaj, proszę państwa, i pomału. Teraz czas, gra jest naszym przymierzeńcem, wykorzystajmy to. Teraz tych dwóch zamków chciałbym, jeszcze istnieją, żeby wyjechały także 4-5 trybuszy. Tutaj, to byłoby super, bo zaraz będą nam bardzo potrzebne. Dopóki tam zabawa trwa w korytarzu i szara zwycięstwa się przechyla to na naszą, to na ich stronę, to wykorzystajmy ów fakt jeszcze, jak najlepiej. Proszę się przygotować, już prawie. Teraz zaczną padać lasy, już po kolei. Dobra, jedziemy. Wyjścia trzeba zrobić. Ognia. 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 I to wszystko. I ognia. Ruszamy. To już, proszę państwa, bo oni już dali całą wstecz, teraz my, nasza kolej. Na Seredynowego, nie tylko, a trójka na tyły mu wychodzi. A państwo pojadą sobie jako obstawa do ataku na Seredynowego. Proszę bardzo, ruszamy. I teraz powinniśmy być w stanie gagatków uśmiercić tutaj, lada moment. Już się tutaj Litwini przebijają, świetnie, my też już wyszliśmy. Gotowi, żeby króla Henryka uśmiercić pierwszego. To znaczy nie to, że Henryk pierwszy, ale w pierwszej kolejności uśmiercony zostanie. To zdecydowanie. Trójka atakujesz. Na nic nie czekasz, po prostu ich dziesiątkuj. Jak skończysz z nimi, znajdziemy ci robotę. Ognia to wrogowie, na co czekasz. Do ataku, nie czekamy. Niszczyć zamki, niszczyć zabudowania. Zdobywać mury. Tak uczynię. Atakujmy! Szybko, szybko. Zanim nas zaatakują. Trójka, nie wałęcaj się. Trójka, atakuj. Mamy mało wojska. Musimy zniszczyć drogę. Do ataku, proszę państwa, do ataku. Oj, tu się spora bitwa wywiązuje. Dużo ich nie tracimy, więc jest okej. Ale straty będą kolosalne, już widzę teraz. Musimy już kolejną konnicę rekrutować. I nie tylko. Obuchów i wszystkich innych także. Już teraz ich potrzeba bardzo. Dobra. Do ataku, nie czekać. Walczyć, pokonywać, wroga. Dobra.
Zbudować bramy, zniszczyć mury. Już wygrana jest w zasięgu ręki. Pierwszy przeciwnik pada, lada moment, proszę państwa. Niech tylko brama upadnie, nie? I na centrum miasta. Runcie tam. Naraz. Natychmiast, do środka. Do waszych miejsc. Zasypać zamki, niszczyć. Niszczyć króla Henryka, już. Na zamek. Zabić ich wieśniaków, wszystkich wybić. Gdzie te nasze trybusze, jak są potrzebne, nie? Są, dobra. Do ataku. Pozabijać wszystkich. Chyba damy radę, co? Myślę, że spokojnie. Gotów jestem. Witaj, świetnie. Natychmiast wykonam. Tutaj więcej zamków, jakby się tędy chcieliby dostać. A nawet nie zamków, wieżyczek. Sprawiacz. Poddajesz się, królu Henryku? Czy jeszcze walczymy? Jakieś rozkazania? Jeszcze jedno centrum miasta przekomunikowałeś, tak? Zobaczcie, jak fala się przez ich miasto przetacza, ruinę po prostu. Gotów jestem. Mało rozkazania. Tak też uczynię. Więcej złota, bo się kończy. Pojmuję. Pojmujesz? To świetnie. Hop, dalej, tak mnie. Niszczyć się. No, straty są, ale nie takie straszne. Nie takie, które by się nie podnieśli. Szczęśliwie. Owszem. Jakieś rozkazania. Jeszcze się schowałem w zamku. Ja jeszcze się tutaj jeszcze są, zobaczcie ile kładzie. Trzeba ich pozabijać, bo tak to się nie skończy. Dopóki mieszkańcy żyją, to gra trwa, słuchajcie, niestety. Ale zaraz się postaram, żeby nie żyli. Już odpadł? Nie, dalej gra. Pojmuję was. Jedna grupa niech tu zostanie, a dwie kolejne niech polują na nich jeszcze. Atakujmy! Gdziekolwiek oni są w zasadzie. Jedynka niech tu pilnuje i walczy. Trójka niech polują na nich. Trebusze, o tym mędą. Nasze trebusze. Atakujmy! Trójka, poluj. Rozkazania? Tak. Nie przestawaj polować, trójka. Dobra, zbadajmy sobie wszystko, co nam szkodzi. Ścionkę ruchomą nawet i sprzedajmy trochę badziewia na rynku. Sprzedajmy jedzenie i drewno, tylko mamy od groma. A co ja robię? Drewno i ten. Produkujcie nieustannie armię, nieustannie po prostu. Czwórka, jedziesz tam dalej, od razu do bitwy. Nawet nie czekaj na mnie i na moje pozwolenia. Jedziesz czwórka i szukasz. Może jesteś w stanie szpiegów kupić, to było najlepsze. 30 tysięcy to kosztuje? Ja nie mam tyle pieniędzy. Choćbym wszystko sprzedał, to nie uzbieram tyle, proszę państwa. Ile oni sobie życzą, kurde, za to, naprawdę. Więcej wozów, wtedy mogę. To jest jedna szansa, żeby te pieniędzy zabrać. Wozy handlowe. Jakieś rozkazania? Nie podda się skubany, nie? Do końca będzie walczył. Może jeszcze zamek im trzeba zniszczyć, czy coś. Zobaczymy. Objedźmy dookoła tą dziochę. Zobaczymy. Owszem. A dwójka i trójka już niech atakują. Do broni! Jakieś rozkazania? Do waszych broni! Nie będę przeszczekał na dwóch wieśniaków, jak przyjdzie. Jakieś rozkazania? Do ataku. Jedynka i dwójka to dobra, ale bitwa do waszych uszów, atakujmy! Do waszych uszów, atakujmy! Niech się robią kolejni. Gdzie są obuchy tak w PTW? Obuchowie czy jakich zwał? Także ten, jeszcze długo to potrwa, jak widzę. Ale wygramy, już nie są w stanie nas powstrzymać. Tutaj już armie sojuszników się przedzierają, za chwilę upadną. Nabiliśmy też najwięcej punktów, więc tutaj widzę, ktoś się pojawił. Może tak go zabić, może to ostatni z mieszkańców. Cofkę od zamku, bo nas zniszczą. Potrzebujemy raczej trybuszy w tej chwili, ale muszą eskortę mieć, bo widzieliście, co się stało z ostatnimi, które wysłaliśmy bez eskorty. Nie miały racji bytu i szansy życia. Kolejne grupy przybyły, świetnie. Użyć to badziewie. Zniszczyć ich i pozabijać. Jakieś rozkazania? Pojmuję was.
Dobrze, tak uczynię. Do broni! Atakujmy! Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Zaraz będziemy w stanie wyniszczyć. Atakujmy! No, to jest fatalną gębę, naprawdę. Wujka przestała istnieć grubo w zasadzie po nieudanym ataku na zamek. Trudno, muszę to przeboleć chyba. Szukaj, dookoła zamku, czy ich nie ma jeszcze. Muszę mieć gdzieś wieśniaków, inaczej by nie budowali armii. Są! No ilu ich jeszcze żyje tu, do cholery? Gdzieś tu muszą przechodzić, przecież tu wchodzili przed chwilą. Gdzieś tu muszą mieć siedzibę i budować coś. A jeżeli mają dość zasobów na przetrwanie, to będą budować niestety. Trzeba ich wszystkich zabić po prostu. Dopiero wtedy przeciwnik przestanie istnieć. Tu są! Zabić ich, to już wszyscy? Możliwe. Bardzo możliwe, to już będą wszyscy. Ale upewnimy się za chwilę. To jeszcze nie byli wszyscy. Zamek, kolejny do zdobycia. Jest! Kolejny wieśniak. Jeszcze nie był ostatni, jak się okazuje, także. Na co państwo czekają, tak spytam? W zasadzie dobrze, proszę bronić ich. Broń. Broń trebuszy. Tak jest. Ty, róbcie swoje, tak jak robicie, jest dobrze. Róbcie swoje, jest bardzo dobrze, zabijcie chłopów. Dopóki nie umrą ostatni mieszkańcy, nie będzie pokonany przeciwnik, niestety. Tam świnie widzę, dzielnie atakują, ale czezną i płoną na naszych przeciwnikach. Kurde, ile oni ich mają, nie? Do waszych ust! Pojmuję was! Do broni! Tak, panie! Pojmuję was! O, tu centrum miasta mieli, to dwa! Dlatego się tak mnożą tlenią, jak kwasy. Jedynka i dwójka, to nasze dwie jedyne armie. Musimy dorobić sobie wojska po prostu, żeby zaczęło nam ubywać. Już pali o tych szpiegów, to nie jest potrzebna technologia w tej chwili. Raczej dobudować kawalerii ciężkiej, nie tylko. No, Henryk poległ chyba, nie, jeszcze nie. Jeszcze gdzieś na centrum miasta, no skubany, nie? A może jeden wieśniak się ostał? Teraz całkiem możliwe, to już wieśniak jeden. Jest, odpor. Henryk zniszczony, proszę państwa. Teraz czarny pada, atakujmy. Ale nie traćmy wojska na daremno. Nie ma sensu. Nie traćmy wojska, ustawmy się i niech trebusze robią robotę. Od czego są? Gdzie oni utknęli? Idą, dobra. Tutaj idą, fajnie. Niech idą tu. Zatem. Ale przetrzebili nam wojsko, co? Naprawdę. Teraz musimy skutecznie uderzyć od obu stron i zniszczyć ich wszystkie centra miast, zanim się rozbudują. Bo inaczej będzie ciężko po prostu, no. Już teraz jest, widzicie. Dużo to trwa. Długo to rozkazania? Trwa, wymaga tak. Cierpliwości. Musimy więcej kamienia zdobyć, mało zamków posiadamy w tej chwili. Sprawiacz. Tutaj wyrąb lasu idzie w najlepsze, niech idzie. Poczekamy na wojsko, bez tego jesteśmy słabsi. Owszem. Jedynka i dwójka, trójka nie istnieje, czyli tak, to będzie nasza trójka. To będzie nasza czwórka. Trójka i czwórka też idą do ataku. Trójka i czwórka idą do ataku także. Owszem! Do waszych usług! Owszem! Do waszych usług! Owszem! Do waszych usług! Dwójka też, no mówię przecież, dwójka też idzie do ataku. Tak, dobrze! Tak uczynię! Czwórka. Jakieś rozkazania? To będzie trójka. Do waszych usług. Dobra, to będzie piątka w takim razie. Piątka, i jeszcze raz. Jedynka. Trójka. Jakieś trójka. Rozkazania? Tak, pan. Trójka. Piątka. I nasza wspaniała ekipa. Owszem. Wyburzeniowo-rozbiórkowa do oblegania zamku. Dobrze, tak uczynię. Może niech ich jedynka broni w zasadzie. Idźcie od tej strony. Tędy, tędy i tu. Już teraz uderzamy. Pomalutku i wszystkich wyniszczymy.
pójdziemy dwoma armiami w tą stronę i dwoma w tą, a środek zajmie armia z piechotą, żeby wytłuc szybko mieszkańców. Z tym sobie świetnie poradzimy już wtedy, myślę. To będzie dłuższy meczek, ale fajnie, fajnie się gra, mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że państwu też. Zacięta ta walka na tym etapie. Jakieś rozkazania? Oto i wojsko, grupa numer 0 niech to będzie. Trebusze od razu niech idą do ataku. Nawet nie ma na co czekać. Po prostu niech ostrzał zamków rozpoczną, wyburzani. Ognia. Tylko się nie... No właśnie, nie wczasem się daleko, nie? Jedynka. Nie szalej. Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Tak, panie. Dobra, następny zamek. Jazda. Owszem. Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Do waszych usług. Ognia. Niszczyć zamki. Niszczyć punkty oporu. Jak tam piechota już są? Nie, jeszcze trochę im to zajmie. Dobra, my atakujemy jednak. Nie ma na co czekać. Wyburzać zamki. Proszę zrobić dziurę w murze. Od razu tam atakujemy. Nie będziemy czekać. Ognia w mury, tyle. Armia ustawia się. Jakieś rozkazania? Piątka tędy. Na nich. Najpierw na zamek. Owszem. Jedynka do środka. O, koniec ostrzału. Jedynka i dwójka wchodzą od razu. Dwójka na centrum miasta. Jedynka na to centrum. Dwójka na to centrum. Zabijać wszystkich po drodze. To jest grupa posiłkowa. Niech jadą i niszczą też wszystkich. Wybijają. Byle szybciej. My sobie poradzimy spokojnie. Wszystko zostanie zniszczone, zrównane z ziemią za chwilkę. Na ten zamek proszę atak przeprowadzić. On nam tu teraz stoi na drodze, mocno. A wy zniszczcie wszystko poza murami, włącznie z ich siedliskami i zabijcie wszystkich mieszkańców. I wyburzamy zamek. Nikt żywy ma nie wyjść. Dziękuję. Zaraz tym sposobem bypass spadnie. Do waszych usług. O, jest i piechota wreszcie. Długo wyczekiwana. Świetnie. Pomarańczowy jak tam się rozbestrzy, tak proszę. Wszystkich powybijamy, dopiero idziemy tam. Nie ma nawet gadania o tym, żeby wcześniej. O, co, armia jest schowana, zobaczcie. Zarmię to się ładnie przykował z armią. Zaraz ją pokonamy w boju. Ponosząc jednak spore straty, ale rozbijemy jego potęgę raz na zawsze, już nie będzie go. Nikt brał pod uwagę w żadnym zestawieniu. Jego miasto jest mało, żeby powiedzieć, wyburzane, równane z ziemią praktycznie. Wybić piechotę i wszystkich mieszkańców. Po prostu zrównać ziemią to miasto. Co do jednego wsiura proszę zabić. Ta grupa tu niech nie czeka, tylko niech idzie na pomarańczowego, już atakuje. Począwszy od ataku na jego mury. Przez przejście nad jego tyły. Proszę iść w eskorcie. W eskorcie trybuszy. Proszę iść w eskorcie trybuszy. Owszem. Proszę iść w eskorcie trybuszy. Atakujmy! Do waszych usług. Proszę iść w eskorcie trybuszy. Naprzód! A reszta jak sobie radzi? Atak na zamek, na to czekacie. Zabijać wszystkich po drodze. W zasadzie to powinni być wszyscy, jak tak patrzę. Żadne osady mu nie zostały, ewentualnie jakieś drwali to pochował sobie pewnie. Tam tylko grupa mników oczekuje. Nieźle nam poszło z tym czarnym, dużo szybciej niż poprzednim. Nie no, już tam murów, to nie musicie każdego muru niszczyć. Chyba po nim. Poddajesz jeszcze czarny?
No i świetnie, dobra, na, następny w takim razie. Do ataku. Jakie rozkazania? Wszyscy naprzód. Idziemy po kolejnego gagatka. Witajcie. Tak, natychmiast wykonam. A w tym czasem złota będzie nam więcej potrzeba. Gotowa jest. Witajcie. I jeszcze więcej złota będzie nam potrzeba. Natychmiast wykonam. Mało zaczyna brakować. Jestem sprawiaczką. Rozkazania. Gotowa jest. Kamień, nie? Kamień kopcie w międzyczasie. Zasoby jestem zawsze się sprawiaczką. Przydają. Dobra, pomarańczowy, szykuj się na zgubę. Nadeszła twoja kolej. Już to trebusz pracuje jeden. Tylko mury padną i wchodzimy do środka od razu, całą krają. Pozabijać ich wszystkich. Nie ma litości. Absolutnie żadnej litości. Jakieś rozkazania? No trebusz, postarajże się. Mury runą i do przodu, naprzód, ekipo. Uderzać na kluczowe punkty i niszczyć wszystko po drodze. Zabijać wszystkich. Żadnych jeńców, dziękuję. Do przodu. Potem tylko fioletowy zostaje i chyba kończymy zabawę w zasadzie. To będzie wszystko, jeśli się nie mylę. Powinno być. Powinno być wszystko. No i dobrze. O to nam chodziło. Dobra. Witamy. Uderzenie uważam za udane. Proszę ich wszystkich do centrum miasta przepłoszyć. Jest, a teraz wszystkich zabić nich. Dopóki tu idą, pozabijać ich wszystkich. Ależ to uderzenie było druzgocące, nawet nie miażdżące. Zobaczcie, co mi się stało, moi drodzy. Popiół. Od razu na fioletowego uderzamy. Ten się dopiero obudował. O! Ten się dopiero wieżyczkami obudował. Tutaj poniesiemy straty. Proszę państwa. Tu dopiero poniesiemy nie lada straty. Ale mamy jeszcze wojsko, spokojnie. Jeszcze mamy grupę numer 7, powiedzmy, która już jedzie. Która już jedzie, uderzy po wszystkim miasta. Nawet murów nie budował, on poszedł w wieżyczki. No dobra. Można i tak. A tymczasem... po malutku... chyba pomarańczowy przestał istnieć. To byłoby szybkie. Nie ukrywam. No, jeszcze kilku tam pojedynczych wieśniaków mi zostało. To nic nie znaczące. Zgraja po prostu. Tyle by zabić wszystkich mieszkańców. To jest będzie robota sobie. Jak oni umrą, to już miasto upada. Ale sześć, słuchajcie. Pomarańczowego absolutnie nic w jego zabudowaniach nie zostało, nic. Czekamy, aż wszyscy mieszkańcy wrócą do miasta, żeby ich zabić. Jeszcze ktoś został? Czy to już wszyscy chętni? Pilnujmy od tej strony, żeby nam nie weszli. Ale już raczej nie wejdą. Możemy dalej atakować. I atakujmy. Po kolei to odwalimy po prostu w tył. Wszystkich. Tu jeszcze pomarańczowy nie istnieje jakimś cudem, nie wiem jak, ale istnieje. Jakie są wskazania? Dobra. To już powinno załatwić sprawę. Pomarańczowy myślę też tu dużo nie zdziała, no bo z czym? I gdzie miałby się chować? Chyba tu coś dobudował, o czym nie wiemy, bo zwiadowca dawno nie przejechał. A pójdę, do o jest, naprzód! Trafił się. Do broni! Jakieś rozkazania. Oj, to był ostatni gagatek? Tak, panie. Może nie. Pojmuję was. Zostańcie tu, na wszelki wypadek, gdyby przyszedł tędy. A my ich poszukamy. O, następny idzie. Trzeba ich wybić po prostu. Owszem. Wszyscy. Atakujmy! Co do jednego, wtedy wygramy. Naprzód! Skąd się jednak przychodzą, prawda? Czyli mają to jakieś siedlisko, Melinę, rozkazania? Gdzie się zadekowali. Do waszych usług. Atakujcie, do broni! Atakujcie. Naprzód! Prosto na nich od razu. Gdzieś tu się muszą czaić jednak, skoro przychodzą. Idą następni. Jakieś rozkazania? Do broni! Atakujmy! Coś tu zbudowali w międzyczasie. Pewnie centrum miasta, jak tam życie. Do waszych usług. Dopóki nie zabijemy wszystkich, to będą przychodzić.
Tak, panie. Mogłem do centrum miasta dobrze, zostawić, tak jednak, żeby było do końca. Gdzieś to muszą ich produkować. Tak, pan. Naprzód! Idźmy dalej, aż znajdziemy źródło, skąd wychodzą. Do waszych usług. Nie, musi to być jakieś centrum miasta, proszę państwa. Jeszcze jedna. Wszyscy? Jeszcze stąd mogą iść. Owszem. Jak mnie mam. Znieśmy wszystkich po prostu, co się będzie ruszać. Zabijmy wszystkich. Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Owszem. Do broni! Dobrze, tak, tak patrzę do waszych usług. No i co, jak tam idzie? Musimy chyba kupić tą, niestety, technologię, bo inaczej nie będę w stanie namierzyć reszty gagatku. Dobra, jestem w stanie to zrobić. Przedam trochę drewna, no nie takie trochę. Większość drewna chciałem powiedzieć. Przedam większość. Nie kup, głupku, nie kup! Marnowałeś cenne złoto. Nie będzie stać już na to, na podgląd. Tak, będzie, uwaga, szpiegowie. I teraz co, gdzie oni są jeszcze? Tu jest jedna, zobaczcie, zabijcie ją. Owszem. A tu jak tam bitwa idzie, ojej, pożoga i zniszczenie, już wygrywamy, proszę państwa. Absolutna pożoga. Śmierć i zniszczenie po prostu. Jakieś rozkazania? Pomarańczowy zrezygnował, nie dziwię się. Za chwilę pokonamy coś fioletowego. Czy państwo byli gotowi na tak długą rozgrywkę? Wyszło trochę długo, przyznaję, ale jakże emocjonująco było. Były zwroty nagłe, zdrady. Już praktycznie zrównujemy z ziemią następnego gracza. Chyba koniec, proszę państwa. To jest chyba nasze zwycięstwo. Tak jest, to koniec. Ostatni z wrogów upadł właśnie. I wygraliśmy. Świetnie. Świetnie się grało. Było fantastycznie. Opuść mapę. Proszę bardzo, oto nasze wyniki. Mam nadzieję, że się wam podobało, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków i serii Age of Empires, kampanię także. A na razie to wszystko z Age of Empires i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii, jak i z innych. Pa, pa!